utarło się, że są jakieś strasznie niebezpieczne i ludzie się ich generalnie boją, no i tak dalej, i tak dalej. Jest na plecach gdzieś. Widzicie? Ale szybki, urąbany. Mniej więcej jakiś miesiąc temu opublikowałem na kanale film o bardzo słynnej fotografii, a w zasadzie o pająku, który jest na bardzo słynnej fotografii, gdzie pająk jest przedstawiony na szczotce, no i wydaje się gigantyczny, w ogóle został nazwany największym pająkiem na świecie i tak dalej, i tak dalej. Fotka pochodzi z Australii i pająk też pochodzi z Australii. No i dzisiaj poniekąd będziemy kontynuować temat tych pająków, chociaż nie do końca tych, ale bardzo blisko z nimi spokrewnionych. Ale zanim zaczniemy, chciałbym tylko przypomnieć, że już w tę niedzielę odbywa się zooegzotyka, czyli takie duże targi terrorystyczne w Warszawie i ja tam również oczywiście będę, także jak ktoś chce podejść, zbić piąteczkę, siema Eniu, to nie ma problemu. A teraz wracamy do pająków. Otóż od kilku dni jestem w posiadaniu takiego oto pająka. Oba te osobniki, czyli pająk z fotki oraz ten, oraz jeszcze jeden, którego mam tutaj, i to w zasadzie ten pająk jest bohaterem głównym dzisiejszego odcinka, należą do takiej rodziny, która się nazywa spachaczowate, czyli jest to rodzina Sparassidae. No i te pająki generalnie budzą lęk w ludziach, bo między innymi w Australii one bardzo często wchodzą ludziom do domów, a ze względu na to, że one są po prostu wielkie i ten rozstaw odnóży mają taki potężny. No ten samiec myślę, że ma spokojnie z 15 cm rozstawu, jak nie więcej. Pająki te zwane huntsmenami, ogólnie utarło się, że są jakieś strasznie niebezpieczne i ludzie się ich generalnie boją, no i tak dalej, i tak dalej. A okazuje się, że one są totalnie nieszkodliwe. Okej, mogą ugryźć, tak? No, tak się też może zdarzyć, natomiast ze względu na to, że one posiadają taki dość słaby jad, to nic nam się nie stanie. No i żebyście mieli pełny obraz sytuacji, ten pająk, którego ja sobie tutaj mam, to jest dorosły samiec takiego gatunku, który się nazywa Holconia murrayensis. To jest taki gatunek, który chyba w Polsce jest od mniej więcej 2 lat dostępny, albo może i dłużej, albo krócej, ale tak mi się wydaje, że mniej więcej 2 lata temu się pojawił. I w ogóle sam gatunek został odkryty bodajże w 1991 roku, czyli jest znany ludziom od mniej więcej 35 lat, pi razy drzwi. No i jak sami widzicie, on jest taki troszkę duży, troszkę przerażający i jakby się pojawił w ludzkim domu w Polsce, no to by była panika, no bo w Polsce ogólnie nie mamy takiej wielkości pająków. Ojej, ale on ma ciągnącą się sieć. I o tym pająku myślę, że jeszcze nagram cały jeden odcinek, ponieważ tak jak wspomniałem, to nie on jest bohaterem głównym odcinka. Tutaj chciałem tylko, żebyście zobaczyli, że takie pająki naprawdę występują i ta fotka nie kłamie, mimo że to nie jest dokładnie ten sam gatunek co z fotki. No ale nieważne. I cała ta rodzina spachaczowatych, ona ma swoich przedstawicieli praktycznie na całej kuli ziemskiej, poza najzimniejszymi jej obszarami. I między innymi w Polsce mamy jeden gatunek, jeden jedyny gatunek z rodziny spachaczowatych, który zamieszkuje nasz kraj, który jest śliczny, który jest ciekawy i o którym właśnie pisaliście w komentarzach, żebym zrobił odcinek, bo tam też wspominałem, że w Polsce mamy takiego pająka. No i jest! W tym oto pojemniku z niebieskim wieczkiem kryje się pająk z rodziny spachaczowatych, który występuje w naszym kraju. Jest piękny, jest niesamowity, jest bardzo ciekawy i jest cały zielony. Może zróbmy tak, że tego miśka schowamy, bo on tutaj będzie tuptał, a ja nie chcę, żeby on tuptał. Damy go na chwilę do pojemnika. O! A zajmijmy się tym oto cwaniaczkiem. Słuchajcie, pająk, którego tutaj mam, został przeze mnie przywieziony z zachodu Wrocławia, gdyż napisał do mnie jeden z widzów, że znalazł takiego i takiego pająka. Okazało się, że jest spod Wrocławia, w zasadzie z Wrocławia. Więc ja czym prędzej pojechałem, umówiłem się na spotkanie i przywiozłem... Jest na plecach gdzieś. Widzicie? Ale szybki, urąbany. Już nie wiem, gdzie jest. Dobra, jest. Mam go na boku. I już nie wiem, gdzie jest z powrotem. No, to ty... Chyba jest na mojej głowie, tak coś czuję, bo coś mnie smyra po głowie. I zdecydowanie jest na mojej głowie. I jest na moim ręku, okej. Okay. Słuchajcie, widzicie go? I to jest właśnie to, o czym chciałem wspomnieć. Ten pająk jest tak zatrważająco szybki, i tak lubi biegać, jest masakra po prostu z nim. Zaraz się przybliżymy do niego, pokażę wam, jak wygląda z bliska, tylko chciałbym go z powrotem wrzucić do pojemnika, ale skubany jest szybki. Słuchajcie, to co mam tutaj na wieczku teraz, się trochę uspokoił, to jest pająk właśnie z rodziny spachaczowatych. Nosi on nazwę Micromata virescens, czyli po polsku jest to spachacz zielonawy. I faktycznie jest zielonawy. Ten konkretny osobnik to jest samica. I to jest fajne, że to jest samica, bo samice są trochę bardziej zielone niż samce. W sensie samce mają taki bardziej żółty odwłok z czerwonym paskiem, a samice są praktycznie całe
jaskrawo-zielone. No i tak, z tego co wiem, to jeszcze nie jest dorosła samica i jeżeli napotkacie takiego pająka, to też się nie zdziwcie, bo one, no jest, mamy wczesną wiosnę, takie one teraz, jak się zrobiło trochę cieplej, to się właśnie pojawiają. I fajne jest to, że one normalnie polują aktywnie. W sensie to nie jest tak, że to są pająki sieciowe, tak jak na przykład krzyżaki. One normalnie czyhają na liściach, gdzie się świetnie maskują, zgadnijcie dlaczego, tak? Bo są zielone. I normalnie sobie tam polują na małe owady. I bardzo chciałem nagrać, jak ta samica poluje, ale niestety mi się to nie udało, gdyż problem z nimi jest taki, że one są bardzo, ale to bardzo płochliwe. Jeżeli tylko zaczyna coś się dziać, to one zaczynają uciekać. I to jest to, co przed chwilą widzieliście, że po prostu pająk nie dość, że jest bardzo płochliwy, to jest bardzo szybki. Ciężko jest utrzymać go w ryzach i pomimo tego, że on w zasadzie jest nieszkodliwy dla człowieka, tak? No jak się uprzemy, jakbym go teraz przycisnął, to myślę, że potrafi ugryźć i bodajże z tego co słyszałem, to jego ugryzienia wcale nie są jakieś takie najbardziej fajne, bo po prostu takie ugryzienia się babrają, tak? I ciężko się goją. Ktoś mi ostatnio pisał, że go ugryzł taki pająk i chyba 2 tygodnie się to goiło i tam wiecie jakaś ropa. Nic przyjemnego, ale to nie jest tak, że po ugryzieniu przez takiego pająka umrzemy. No i właśnie to co jest najlepsze, wydaje mi się w tym pająku, to jest właśnie wygląd, bo w Polsce nie mamy jakoś za wiele całkiem zielonych pająków na palcach jednej ręki mogę wyliczyć. I ten to jest zdecydowanie najbardziej zielony pająk, jaki w Polsce występuje. No i też w sumie nie jest aż taki najmniejszy, jak na nasze krajowe warunki. Tu jest. O. No i tak to mniej więcej wygląda właśnie z takimi pająkami. One są trochę inne niż te pająki, które zwykliśmy widywać w domach, na przykład chociażby kątniki, nie? Jednak jak się widzi takiego całoluśkiego zielonego pająka, to człowiek się zaczyna zastanawiać, co to jest, jak to się nazywa i tak dalej. No to właśnie jest to spachacz zielonawy. I z tego co wiem, to wcale nie jest jakiś rzadki pająk, to znaczy on występuje chyba w całym kraju, ale ze względu na to, że właśnie on jest taki zieloniutki i że on się maskuje na tle roślinności, to w sumie rzadko się go spotyka i to jest takie stwierdzenie, które też ostatnio przedyskutowywałem z kimś, że nawet jeżeli jakiś gatunek wydaje się rzadki, to może wynikać po prostu z tego, że ma skryty tryb życia i że rzadko się go znajduje, że rzadko człowiek go znajduje. No to tak mniej więcej jest z tym pająkiem. Teraz trzeba go tak, wiecie, pypnąć. O! Oj, źle. No dobra, ale skoro pokazałem wam już dzisiaj 2 różnokolorowe pająki, to znaczy mamy holkonię, która jest w kolorach takich, wiecie, szarość, czerń, biel i coś takiego. Holkonię odłożymy. Pokazałem wam też całkiem zieloniutkiego pająka, którym jest Micromata virescens. No to przyszedł czas na inne kolory. I tutaj specjalnie na tę okazję przygotowałem coś, co wam chciałem pokazać ze względu na to, że ten pająk jest po prostu piękny. Obczajcie to cudo. To jest chyba najbardziej czarny pająk, jakiego kiedykolwiek miałem u siebie. To jest świeżo wyliniały samiec, zresztą tutaj jeszcze widzicie jego wylinkę. Takiego pająka, który się nazywa Sericopelma sp. Darien. I z tego co wiem, to ten pająk jest dość rzadki i w sumie od kilku miesięcy nie widziałem ofert na tego pająka. I to jest jeszcze niedorosły samiec, ale no serio, to jak on wygląda, to jest cudo. On jest tak aksamitnie czarny. Chciałem powiedzieć, że jest tak czarny, że prawie mi rower ukradł, ale no to może nie. No i myślę, co z nim zrobić i czy poczekać aż dorośnie, czy już go wydać, bo pająk w sumie jest przepiękny, ale no jako, że to jest taki samiec, to w zasadzie mi się nie przyda, a myślę, że jeżeli ktoś ma samicę, to mógłby mu się taki samczyk przydać. No i pająk jest przepiękny, to jest kolejny kolor na naszej kolorowej liście, czyli był kolor szary, był zielony, teraz jest czarny i jeszcze jest jeden kolor. I tutaj będzie trochę spoiler, bo ten pająk jest ze mną dosłownie od 2 dni i jest to temat na jeden z przyszłych odcinków. Słuchajcie, to jest dorosły samiec Pamphobeteus sp. bodajże Mahala. I ten pająk jest jakby, no nie patrzeć, różowy. Słuchajcie, to jest pająk, który ma tak piękne kolory. W ogóle wszystkie samce z rodzaju Pamphobeteus, kiedyś wam pokazywałem dorosłego samca Pamphobeteus ultramarinus. To są pająki, które według mnie biją na głowę takie klasyki jak, nie wiem, chociażby Typhochlena celadonia czy Pecillotheria metallica. Serio, dorosłe samce z rodzaju Pamphobeteus to są przesztosy, jeśli chodzi o ubarwienie. Szczególnie świeże samce. No ten jest w miarę świeży, jeszcze ma ten taki różowo pomarańczowy nawet poblask. Coś genialnego, normalnie w świetle latarki one się mienią niesamowicie. No i tym kolorowym akcentem myślę, że zakończymy dzisiejszy odcinek. Dziękuję wam za oglądanie, dziękuję za wszystkie komentarze i za łapki i za inne rzeczy. Także tak. Pożegnaj się z widzami, ziomeczku. Bye bye. Hej. Dobra, zaczynamy. Jak wam się podoba nowe tło? Jeszcze bez gablot. Nie wiem, czy te gabloty będę wieszał. Zobaczymy. Nie wiem, czy wy go widzicie, czy nie widzicie. Ups, nasyfiłem trochę. No, szlak by to trafił.
Nie, Boże, Boże.